zardzewiała zbroja. Wszystko, co zostało z ostatniego śmiałka, który się tu zapuścił. Kości. Ludzkie. Puste w środku. Szpik wylizany. Czekajcie, panie! Tam potwór czyha! Spokojnie, dlatego tu jest... Cii, bo go jeszcze zbudzicie! Chodźcie ze mną do obozu, tam pomówimy. Mówcie, jak was zwą? Jaki wasz herb? Gerald z Rivi, herbu Most. Uszanowanie. François Le Goff, jak mniemam. Przysyła mnie wasza narzeczona. Martwi się, bo coś długo nie wracacie. Bo grotnik to wielce niebezpieczna bestia. Muszę się do starcia z nią dobrze przygotować. Przez 2 tygodnie? Zwlekałem nieco, prawda. Ale koniec mi tręgi. Słowo się rzekło, potwora pokonam. A nie chcesz przypadkiem, żebym ci pomógł? No... nie wiem. Przysiągłem przecież, że... Że dasz lubej głowę potwora. Ale nie ślubowałeś, że zabijesz go sam. W sumie... prawdę prawicie. Walczmy zatem ramię w ramię. Na honor! Ale głowę! Dziwne. Coś nie widzę tego grotnika. To może wrócimy? Jak go nie ma, to nie ma. Trudno. Powoli. Rozejrzyjmy się. Ducha!
Machona, co to za harde bydle było? Dziękuję, Wiedźminie. Wielce mi pomogliście. Czemu nie wybrałeś sobie mniej groźnego przeciwnika? Bobołaka, dajmy na to. Nie przebieram.